opowiem Wam trochę o moim okresie przygotowawczym, treningowym i startowym. Zacznijmy może od okresu postartowego, czyli z końcem września, w październiku jest ten moment taki trochę odpoczynku. Już od połowy października należy wziąć się do roboty i zacząć trenować. Na początku są to takie treningi ogólnorozwojowe. Później jest też troszkę treningów takich siłowych, żeby poprawić te partie mięśni, które w trakcie sezonu były słabe, na których nie mogliśmy polegać. Raczej trening, który stosuję, nie jest treningiem mega siłowym na masę. Tutaj trzeba być naprawdę wytrzymałym i sprawnym ruchowo, przy tym szybkim, bo ta jazda na motocyklu musi być, że tak powiem, dynamiczna. Więc ja mam praktycznie już od stycznia treningów 5 razy w tygodniu. Czasem zdarzy się, że są to 2 treningi dziennie, rano i wieczorem. Raczej bieganie jest niewskazane dla motocrossowców, ponieważ strasznie dużo przeciążeń jest na inne stawy i siadają kolana, więc kręcenie na rowerze jest jak najbardziej wskazane, czyli albo na rowerze stacjonarnym, na jakimś ergometrze, bądź jak mamy możliwość i pogoda nam pozwala, to dobrze jest sobie pojeździć gdzieś po terenie. Ja oczywiście nie robię treningu próżnego, dysponuję monitorem pracy serca, gdzie kontroluję moje tętno. Wtedy, kiedy jest trzeba przycisnąć, to tak jak mówię, to tam monitor pokazuje nam strefy i ten trening jest, że tak powiem, bardziej wydajny. Też mam treningi interwałowe w strefie formy, gdzie trenuję z Martą Wojtowicz, moją trenerką, gdzie ona dobiera mi, że tak powiem, program indywidualnie. Skupiamy się w danym miesiącu na poszczególnych tam treningach i partiach. W tym roku bardzo sobie chwalę współpracę z Martą. Cieszę się, że mam kogoś, kto stoi nade mną i mówi. Czasem jest taki moment, że mamy zły dzień i byśmy najlepiej odpuścili, a osoba, która stoi nad nami, nas zmotywuje. Damy się wszystko i po treningu możemy powiedzieć, że kurczę, rzeczywiście jest to zrobiony kawał dobrej roboty. Bardzo ważne jest oczywiście odżywianie przy treningu, bo jeżeli tych treningów mamy bardzo dużo, no to niestety można zajechać organizm, w związku z tym trzeba się wspomagać różnymi suplementami, też zdrowo się odżywiać. Ja raczej jestem na diecie mięsnej, nie jestem wegetarianinem, dużo jem wołowiny, dziczyzny, raczej drobiu, nie przepadam za jakimiś kurczakami, też lubię makarony, oczywiście warzywa jak najbardziej, jakieś sałatki. Więc raczej jem zdrowo. Staram się nie stołować w popularnych fast foodach. Od czasu do czasu zjem sobie sushi, chociaż wiem, że ryż i ryba, tuńczyk, łosoś nie są zdrowe, bo są naszpikowane jakimś, kurczę, towarem takim, który, że tak powiem, jest ładny dla oka, niekoniecznie zdrowy, ale raz na jakiś czas potrafię sobie tam zjeść coś takiego. Co do suplementów, jakie stosuję w okresie już treningowym, kiedy jeżdżę na motocyklu, a tych treningów w trakcie sezonu jest bardzo dużo, bo ja zarówno poza swoimi treningami też sporo wyjeżdżam po całej Polsce, gdzie szkole zawodników, amatorów, pasjonatów właśnie dyscyplin takich jak motocross i enduro. No i trzeba zwrócić uwagę, żeby przez te 2 dni przy takiej temperaturze, jak mamy ponad 20 kilka stopni, nie odwodnić się, więc ja stosuję napoje izotoniczne, hydratonik z Olimpu, który dość doskonale mnie nawadnia. No i trzeba pamiętać o potasie i o magnezie. Te produkty praktycznie są zawsze na moim wyposażeniu, z których korzystam i bardzo sobie chwalę. Przy takiej pogodzie należy zwrócić na to uwagę, żeby nie doprowadzić organizmu do skrajnego odwodnienia. Sami wiecie, że na tym motocyklu, jak się jeździ po torach, to utrata płynów to jest chwila, moment. Dlatego dużo osób ma problem, że robi 2 kółka, zjeżdża, a później znowu robi 2-3 kółka, zjeżdża, bo mówią, że nie mają siły. A to czasem jest po prostu skrajne wycieńczenie organizmu i, że tak powiem, należy tego przestrzegać, żeby gdzieś tam się nie zajechać, bo tak jak mówię, jak głowa chce, to organizm pójdzie, ale potem konsekwencje są takie, że 2 dni jesteśmy sztywni, spięci, mamy przykurcze, więc
trzeba pilnować, żeby uzupełniać właśnie magnez i te płyny, potas. Dobrze jest przy treningach takich enduro, kiedy jeździmy po górach, po ciężkim terenie, po tych kamieniach, kiedy to bardziej przypomina nam przeprawę i taką walkę siłową z tym motocyklem. Wiesz, podjęcie challenge'u, idziesz po tych kamieniach, no nie, z tyłu grupa, motocykle trochę zagotowane są. Czasem dobrze jest mieć ze sobą właśnie system nawadniania jakiegoś takiego kamelbaczka z rurką, gdzie możemy od razu, że tak powiem, uzupełnić płyny. Dobrze jest sobie wyposażyć się w jakiś też baton energetyczny bądź żel. Ja stosuję Fire Start z linii Endurance. Fajny zastrzyk, kurczę, takiej energii, wtedy można cisnąć dalej. No i gdzieś tam na górze, jak jest chwila przerwy, batonik białkowy, żeby gdzieś tam uzupełnić, żeby te mięśnie nam nie spalało. Także to są takie rzeczy, które ja stosuję. Zresztą fajnie jest czasem wyjechać, podjazd, popatrzeć, jak chłopaki walczą, masz chwilę czasu, zjesz sobie batonika, batonik, jak to mówią, i jest alright. Także zwróćcie na to uwagę. Tych suplementów na rynku jest bardzo dużo, raczej nie stosujcie jakichś masówek albo takich pobudzaczy, ja to testowałem. Nie jest to dobre, jak że tak powiem, złapiesz dużo masy, to później jesteś wolny na tym motocyklu, łapy puchną, a sami wiecie, że kurczę, przedramiona na motocyklu no, odgrywają kluczową rolę. Jak masz tutaj spięte wszystko i nie możesz odwijać tego gazu i operować płynnie nad garstkiem, to potem pojawiają się błędy i to tylko prowadzi do kontuzji.